Cześć manko, to znowu ja Nati i witam was w kolejnym odcinku z serii Jak zostać youtuberem. W dzisiejszym odcinku pokażę wam dwie aplikacje do robienia miniaturek, czyli Tumball i Tumball Maker. Dzisiaj miał się pojawić albo Minecraft, albo właśnie, słuchajcie, odcinek z serii Jak zostać youtuberem. Postanowiłem, że zmontuję i wrzucę dla was odcinek z serii właśnie Jak zostać youtuberem. Także Minecraft pojawi się na dniach, albo jutro, albo pojutrze, także z systematycznością powracam oficjalnie, a ja zapraszam do filmu intro, a to kolejny film na kanale. Miłego oglądania. Także jesteśmy już, słuchajcie, w aplikacji. Pierwsze, co rzuca nam się w oczy, to zmienianie jakby tła całej miniaturki. Możemy sobie ustawić kolory. To jest po pierwsze. Po drugie, możemy sobie ustawić jakieś takie tła, to mamy na dole. I możemy sobie ustawić, słuchajcie, zdjęcia z galerii jako tło. Ale ja tego nie użyłam. Ja w tej miniaturce tego nie użyję. Słuchajcie, mnie interesuje najbardziej przykładowo dodanie jakiegoś zdjęcia. Także klikamy w ten aparat. Ej, no oczywiście będzie lokowanie produktu Samsung, najgorzej. Dobra, klikamy w ten aparat. Jest tak, jeżeli chcecie dodać same zdjęcie, to musicie kliknąć Add Picture, a jeżeli chcecie je przyciąć i dodać, to trzeba kliknąć Crop and Add Picture, czyli ja klikam w moim przypadku, że chcę przyciąć i dodać. I mamy tutaj takie coś jak Royalty Free Photos i Gallery. Royalty Free Photos to jest coś takiego, że są gotowe, darmowe jakieś zdjęcia, czego ja osobiście ani razu nie użyłem w swoich miniaturkach, a jest tego tutaj naprawdę od groma. Jak możecie zauważyć, jest tutaj różne, jakieś pioruny, kwiaty, mega różne zdjęcia, jakieś piramidy do góry nogami, te sprawy. Także ja tego, to akurat mnie nie interesuje. Mnie interesuje, słuchajcie, galerii, czyli galeria. Klikamy galerii, galeria i możemy wybrać sobie jakieś zdjęcie. Z moim tatą byłem ostatnio na sesji zdjęciowej i porobiliśmy parę fajnych fotek. Także myślę, że te zdjęcie byłoby jak najbardziej spoko i można je po prostu przyciąć, tak jak było w tym, jak to się nazywa, w tytule, nie, co nie, tej funkcji, w tytule funkcji. I teraz tak, robimy sobie w takim razie, przerzucamy to zdjęcie na tą stronę i teraz tak, ok, mamy to i teraz w drugim zdjęciu wam pokażę, jakie jeszcze są funkcje, czyli klikamy znowu Crop and Picture, galeria. I teraz mi się przykładowo mega podoba to zdjęcie, które mega ogólnie super wygląda, bo nie wiem, no pewnie go wrzucę na Instagrama, te zdjęcia, albo nawet tą miniaturkę wrzucę na Instagrama. No nie wiem. I słuchajcie, zazwyczaj to się tak trochę dłużej przycina, gdzieś około 5-6 sekund, ale jeżeli już to odczekamy, możemy sobie, słuchajcie, ładnie zrobić, tak? I możemy, słuchajcie, sobie to tak zrobić, żeby zakryło nam to całe tło. Także w moim przypadku to zakryło. I teraz tak, mamy tu takie funkcje jak Photofiltres, czyli nadajemy jakiś filtr swojemu zdjęciowi. Mamy tu sepia, grayscale, sharpness, contrast, invert, pixelation, gamma, brightness, gaussian blur, Sobel Edge Detection i Emboss, co najbardziej mi się podoba, czyli takie rysunkowe coś. Tutaj obok będzie, wiecie, jakby normalne zdjęcie, a słuchajcie, jeszcze obok będzie, słuchajcie, rysunkowe zdjęcie, także to mi się bardzo podoba. No i druga funkcja tego to, że możemy te zdjęcie obracać i możemy robić takim efektem, możemy robić jakieś ściany w miniaturce, wiecie, robić 3D te zdjęcia. Przykładowo, jak sobie zrobimy tak, to możemy sobie zrobić zdjęcie 3D, że będzie, wiecie, takie jakby, taka, no nie wiem, no to tak też fajnie, ok, wygląda, ale moim zdaniem ja tego nie używam. Ja tylko właśnie używam w miniaturkach dodawanie zdjęć i dodawanie tekstu, no i robienie jakichś tam fajnych efektów. Także dwa zdjęcia mamy, filtr mamy. I słuchajcie, teraz przydałoby się dodać tekst. Obok aparatu jest takie coś jak A+, no i możemy sobie w to kliknąć. Jest tutaj coś takiego jak Add Text
I ja sobie dodam przykładowo napis nagrywam film albo coś. Czekaj, albo nagrywam, w sumie to nie, albo dobra, po prostu elo, elo. Dodam tekst elo i zmienię sobie, i powiększę trochę. Jest tu taka czcionka, ale mi się też, a mi się bardzo taka czcionka pisana podoba, akurat nie w tym przypadku, ale możemy ją użyć, ale także lecimy dalej. Aha, i możemy jeszcze, słuchajcie, pogrubiać czcionki, czyli właśnie pogrubić, możemy przechylić, podkreślić, ja bez podkreślenia, bez przechylenia, ja bez, słuchajcie, pogrubienia, także tutaj jest ok. I lecimy dalej. Zmieniamy kolor. Możemy oczywiście sobie zmienić na coś z tego, z tych dolnych. Możemy sobie zmienić na jakiś ten napis na zdjęcie z galerii, ale... Czekajcie, bo coś tutaj się przekreśliło. A ja nie chciałem przekreślenia. Także... Dobra. Proszę bardzo. I wybieramy kolor czerwony. Polecam wam kolor czerwony, bo się rzuca w oko albo biały, albo jakiś taki, wiecie, zielony. Możemy też właśnie sobie przesuwać tym zdjęciem. Ja sobie przesunę aż, znaczy zdjęciem, no napisem. Ja sobie przesunę tak o. Można zrobić tak o, można tak przesuwać, ale ja tak nie chcę. Możemy sobie to zrobić, wiecie, tak o, to się fajnie tak kręci, ale też tego nie chcę. Możemy sobie zmienić w 3D. W 3D też jest super, ja to zazwyczaj używam. Powiem wam, bardzo wam polecam używać 3D, też się fajnie rzuca w oko. Powiększanie, zmniejszanie. No i słuchajcie, przezroczystość. Możemy w ogóle, żeby nie było niewidzialne, chociaż kto to używa, żeby było niewidzialne? Właśnie napis, napis powinien być widzialny. Także tutaj wszystko sobie ustawiłem tak, jak ja chciałem i tej opcji tutaj u góry już kolejnej nie używajcie. Jak już, to polecam używać te, tylko że to w jakichś dłuższych napisach, bo tutaj to źle wygląda. W jakichś dłuższych napisach myślę, że jak najbardziej polecam. Ja zawsze jak już to używam te trzy fale, ale widzicie w przypadku elo to po prostu się litery złączają. Ale wy to możecie jak najbardziej zrobić, bo obstawiam, że będziecie używali jakichś dłuższych napisów i to wtedy jak najbardziej super wygląda. No i dobra, lecimy dalej. Co jest kolejne, to obwódka. I możemy dać sobie czarną obwódkę, ale tak sobie pomyślałem, nie, to by było słabe. Pomyślałem sobie, damy taką zieloną obwódkę, która mega, super, mega pasuje. No i damy ją taką. I ona wtedy ładnie, ładnie fituje. I wtedy po prostu jakby to ładnie wygląda i się jeszcze bardziej rzuca w oko. Także lecimy dalej. Kolejne coś, to właśnie kolejne funkcje to są cienie i możemy, słuchajcie, dodać sobie właśnie takie cienie. Ja sobie dodam w moim przypadku czerwony cień i zawsze to daje, słuchajcie, to, te górne na maksa, a to daje do połowy. I zawsze to tak fajnie właśnie wygląda, albo to daje jeszcze trochę bardziej tako. No i wtedy wychodzi taki ładny cień, no i napis mamy gotowy. Jeszcze dodatkowa funkcja, z której ja nie korzystam, to są po prostu obok aparatu mamy te takie zdjęcia jakby i add new icon i to mamy tutaj jakieś różne ikonsy. Ja w moim przypadku tego nigdy nie użyłem. Wy oczywiście możecie, chociaż moim zdaniem to nie pasuje, słuchajcie, do miniaturek. Jak już, to jak robicie jakieś, wiecie, informacyjne filmy, to tam można znaleźć wszystko. I teraz tak, jak zapisać ową miniaturkę? Trzeba kliknąć właśnie obok tych ikonów, jest taka jakby karta i mamy Save Draft, czyli zapisz w programie. No i słuchajcie, jeszcze download JPG, czekajcie. Jeszcze słuchajcie, download JPG, czyli zapisz w galerii. Także w galerii już ta fota nam się zapisze. Tam jakby ta miniaturka. No i co? Widzimy się już w kolejnym programie do miniaturek. Słuchajcie, jak wejdziemy sobie w Tumble Maker, udało mi się zrobić coś takiego, nawet wam już nie nagrywam, co ja tutaj robiłem, bo to było straszne, po prostu można tutaj dodawać tylko jakieś strzałki. W tekście można dodawać tylko obwódkę. Tylko obwódkę, widzicie, tak jak widzicie, nie można w ogóle 3D, nie można tego tekstu przesuwać. Znaczy można przesuwać, ale nie można niby, wiecie, tak do góry coś, te sprawy. Także to jest mega słabe. Myślę, że nie będziecie tego używać,
A żeby po prostu, no jak chcecie, nie, ale no ja tego nie używam, tak, tylko do rapu dodałem strzałki. Tak się dodaje, słuchajcie, zdjęcia. A żeby zapisać miniaturkę, musimy po prostu kliknąć ten, trzeba poczekać, te potwierdzenie trzeba poczekać, słuchajcie, i kliknąć potem to i wtedy nam się to zapisze do galerii. Także dzięki Wam za oglądanie filmu, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Cześć!